przewidywaliśmy, że będzie to dobre i ciężkie spotkanie, bo uważam, że dwie drużyny zaprezentowały dobry futbol. Szkoda, że zabrakło bramek, ale w kontekście drugiego meczu też dobrze, że zagraliśmy na remis, bo ta każda bramka na wyjeździe na pewno będzie się liczyła podwójnie. Uważam, wyrównany mecz, każda drużyna mogła wygrać ten mecz. My mieliśmy swoje szanse, Göteborg miał swoje szanse. Myślę, że troszeczkę jeszcze nam brakuje czasu, bo musimy wkomponować nowych zawodników w grę, ale myślę pomysł na dzisiejszy mecz był dobry, bo uważam, zagraliśmy z dobrą drużyną. Drużyną, która jak przyczajony bokser czekała na swoją kontrę. Byliśmy na to przygotowani i w sumie mieliśmy dobrze przeciwnika. Wiedzieliśmy, co będzie, to się wszystko potwierdziło. Także myślę, że jesteśmy dalej w grze, że przejście do następnej rundy na pewno jest sprawą otwartą i w tej chwili już od dzisiaj myślimy o Legii, a o poniedziałek będziemy myśleli, co dalej z Göteborgiem. Bardzo dziękuję, panie trenerze. Są już pytania. Andrzej Lewandowski, Słowo Sportowe. Bardzo proszę. Jak pan pani trenerze ocenia trzech nowych? Znaczy się, mówiąc nowych, myślę również o Kokoszce i Glińskim, nie tylko obiecowych. Ja uważam tak, że pomysł na grę Adama był bardzo dobry, bo przede wszystkim nawet porównując mecz z Celje, zagraliśmy bardziej kompaktowo, czyli przeciwnik nie mógł przez nasze linie tak przegrywać piłkę jak Słoweńcy. Także tutaj myślę, żeśmy troszeczkę zaskoczyli przeciwnika. Adam również wniósł dużo spokoju w rozegraniu piłki, miał mało strat. Na pewno brakuje mu wytrzymałości jeszcze meczowej, bo miał długą przerwę, ale myślę, że tutaj będziemy mieli na dłuższą metę dużo pożytku z Adama. No i w sumie miał najłatwiej się wkomponować, bo znał realia klubu, znał naszą filozofię i tylko jedyną niespodzianką była pozycja, na której zagrał, ale myślę właśnie tutaj fajnie, że nam podniósł średnią zespołu, jeżeli chodzi o wzrost. Nie bał się, nie schował się, bo pokazywał się do piłek, wygrywał dużo podryków 1-1. Także uważam to za pozytyw. Co do Bilińskiego i Gajcewa, musimy troszeczkę poczekać. 3 dni, w sumie 3 treningi. Dlatego uważam, każdy dzień, każdy tydzień będzie pracował na naszą korzyść, ale uważam też wszystkie transfery, które dokonaliśmy, są dla nas wzmocnieniem. Uważam, że dają mi dużą możliwość manewru i o to chodzi, żeby po prostu przy tym natężeniu można było kogoś zmienić, i też rotować, nie? Bo nie ukrywam, że zobaczymy, jak wyjdziemy na Legię. Na pewno nie będzie to taka sama jedenastka jak dzisiaj. Czy jeszcze może jedno. Czy w rewanżu ze Szwedami zagra pan podobnie, czyli wzmocniona środkowa linia plus 3 pomocników w roli napastników niejako? Myślę, że tak. Znaczy możemy jeszcze się zastanowić, czy 4-4-2, bo też mamy taką możliwość, ale uważam, jest to zespół bardzo groźny. Zresztą proszę zauważyć, że prowadzą w lidze szwedzkiej, jeśli się nie mylę, to nie przegrali meczu, albo jeden mecz przegrali. Także, że jest to zespół, który no przede wszystkim też ma bardzo rutynowanych zawodników, tam każdy wie, co ma robić na boisku. Także ja po prostu nie zastanawiam się, na pewno będziemy grali, nie cofniemy się i na pewno nie będziemy bronić, tylko zagramy normalnie o zwycięstwo. A jak się skończy remisem 1-1, to też będę zadowolony. Kuba Buder, Gazeta Wrocławska, bardzo proszę. Panie trenerze, miałem też trochę takie wrażenie, że za dużo było tych wrzutek.
aspekt. No jednak nie miał pan wrażenia, że drużyna stwarza większe zagrożenie, kiedy staraliście się grać po ziemi piłką, bo jednak dużo tych rzutek obrąc wysocy wybijali. Czy nie było właśnie za mało tej gry, jakieś kombinacyjne, żeby tam ich trochę rozbić po ziemi? Takie były założenia przedmeczowe i uczyliśmy na to zawodników, że właśnie przy tym wysokim wzroście, żeby grali dużo po ziemi, kombinacyjnie, nawet z większym ryzykiem do przodu. A przede wszystkim, jeżeli już dośrodkowania, to też ostre dośrodkowania na nogi. No było parę takich rzeczy, no niemniej jednak na pewno przy górnych piłkach nie mieliśmy wielkich szans, tam szczególnie w defensywie, gdzie dwóch środkowych, zresztą cała obrona to są atleci w Göteborgu i tak jak wchodzą ci dwaj boczni obrońcy, to jest naprawdę wysoki poziom, ale tak jak pan mówi, uczulaliśmy i chcieliśmy grać jak najbardziej kombinacyjnie dołem, ale też nieraz tak się mówi, że tak się gra jak przeciwnik pozwala. Było parę kombinacji, gdzie troszeczkę brakowało wykończenia, czy byliśmy blisko. Niemniej jednak będziemy na to zwracać uwagę, żeby w rewanżu było to lepiej robione. Piotr Janowski z Wrocławska. Zgodzi się pan z tym, że po zejściu Adama Kokoszki ta gra właśnie trochę siadła, a wtedy do tego odnowili tę sytuację? Tak, bo żeśmy cofnęli Toma, który też w sumie już nam pomalutku gasł. Także musieliśmy szybko przesunąć tam Tomka i w sumie Grajcara przesunąć również do pomocy, bo jest to chłopak, który ma bardzo dobrą wytrzymałość i dużo nam, okej, na początku miał trochę strat, ale w sumie później z minuty na minutę się rozkręcał. Mieliśmy takie zawahanie, uważam, w około 60 minuty. Gdzie nas zdominowali, ale później żeśmy również dużo byli przy piłce i również mieliśmy szansę na bramki. Michał Gus, przegląd sportowy. Panie trenerze, kiedy tak naprawdę zapadła decyzja, że nie gra Flavio? To jest tak, że wy już od kilku dni wiedzieliście, tylko że tak powiem politycznie rozsądek podpowiadał, żeby tego nie ujawniać? Czy jest tak, że wy do ostatniej chwili naprawdę wierzyliście w to, że on będzie w stanie od pierwszej minuty zagrać? Ja jeszcze wczoraj rozmawiałem z doktorem, bo Flavio w sumie cały czas trenował indywidualnie i w sumie wyszedł dopiero przez wczoraj na pierwszy trening, ale jak się dowiedziałem, że chce wyjść i wziąć tabletki przeciwbólowe, to wiedziałem, że jednak nie jest na 100% zdolny do gry. Także myślę, że sezon jest długi i tu nie ma co ryzykować. Myślę, że na Legię już będzie zdrowy i myślę, że wyjdzie od początku. Kolejne pytanie, bardzo proszę. Jeśli nie ma, to jeszcze Łukasz Kraźny. Chciałem też trenera Jota Mordzi Radosa, bo trochę banalne, ale dla pana kto byłby zawodnikiem naszym dzisiaj? Trudno powiedzieć, bo dla mnie zawodnikiem meczu był ten, który wystrzelił jedyną bramkę w tym meczu. Nie było takiego. Ja uważam, że spotkały się dwa dobre zespoły, które zagrały zdecydowanie zdyscyplinowanie. I na przykład no siłą naszego zespołu jest kolektyw i zespół. Ja myślę, że w Göteborgu też dużo się opiera to wszystko na kolektywie. No mają tą gwiazdę w przodzie, Wibę, który prowadzi, na drugim miejscu jest na liście strzelców, ale który w tamtym roku bardzo zdobył dużo bramek, czyli jest jakimś też, z tego co widziałem w Göteborgu, ulubieńcem publiczności, zawodnikiem bardzo błyskotliwie grającym. Ja uważam, że wszyscy zagrali dobry mecz i chyba no bohaterami meczu są obydwie drużyny. Ale jakby pan miał wskazać kogoś jednego. Nie no, ja w moim zespole, tak jak mówię, musimy spokojnie jeszcze poczekać. Nie chciałbym tutaj kogoś chwalić. Bardzo, bardzo dobry mecz wszystkich. To, cośmy założyli, okej, myśleliśmy, że coś
coś wpadnie, ale również od początku docenialiśmy klasę przeciwnika. Wiedzieliśmy, że jest to zespół rutynowany, ograny, gdzie jest atletyka bardzo na wysokim poziomie i tego żeśmy się spodziewali. Także ja w sumie tak jak mówię, nie chciałbym nikogo wyróżnić. Jaką pana zdaniem i jak zbadaj wynika wytrzymałość ma Jacek Kielbo? Pierwsze 30, no nawet może 40 minut, to moim zdaniem harował jak koń pociągowy. Natomiast, czyli biegał tam z przodu cały czas w różnych miejscach. Jak długo on może właśnie tak grać, jak grał tu pierwsze połowy? Jacek jest bardzo ambitnym zawodnikiem, on idzie na całość, na każdą piłkę. Ja uważam, że każdy zawodnik, który przychodzi do nas, ma na początku problemy z adaptacją do tego treningu, czy do tej filozofii, którą my uprawiamy. I uważam, że na pewno, zresztą ja nie chciałbym zdradzać, ja już mówiłem Państwu wcześniej, że ta jego wydolność nie jest perfekcyjna. Ale będziemy nad tym, czy już nad tym pracujemy, bo tak jak mówimy, że w sumie każdy zawodnik ma indywidualny trening i jedni, zresztą jak jest otwarty trening i przeważnie Państwo jesteście na tym treningu, gdzie mamy motorykę, gdzie we wtorki chłopcy pracują, no to też widzicie, że jedni biegają interwały, inni robią trening tlenowy, czyli każdy biega na swoim tętnie, staramy się ten trening bardzo zindywidualizować, żeby wyrównać ich wszystkich i wtedy na pewno będziemy mieli jeszcze lepszy zespół, który po prostu będzie mógł sprostać takiemu tempu, żeby tak ja mówię przez 90 minut myślę, że Barcelona czy Bayern, czy Real nie jest w stanie tak zagrać, ale uważam, że jeżeli to podniesiemy na 70 minut, to będzie bardzo dobrze. Czyli co, czyli pracujemy nad tym, żeby go, że tak powiem, wzmocnić w tym elemencie, bo przy takim stylu gry i takiej ambicji chłopak się zacznie po prostu. Nie, to jest bardzo ważną rzeczą, że jak jest właśnie ile zawodnik biega sprintów i w jakim tempie te sprinty może biegać, nie? I jak biega w pierwszej minucie i jak w 90 minucie. Także badań jest dużo i porównań jest dużo. Ja uważam, że jest to bardzo fajny transfer nasz. Jest to chłopak, który od razu się wkomponował i uważam, że jest przykładem, bo schodząc dzisiaj nawet mówi do mnie przepraszam, a ja byłem bardzo zadowolony z niego, nie? Także no super, super. Dokładnie. Michał Gus, bardzo proszę. Na ile to ustawienie środkowych pomocników, no tak można powiedzieć, 1/6 i 2/8, tak bym to określił. No dokładnie. Było wynikiem jakichś problemów, powiedziałbym, zdrowotnych, czy tam historii z Flavio, a na ile to był świadomy wybór konkretnie pod tego przeciwnika? Nie, bo tak on jeszcze nie grał. Dokładnie to był świadomy wybór, bo zauważyliśmy, że właśnie w meczu ze Słoweńcami było za dużo miejsca i gdybyśmy się zdecydowanie odsłonili, to znaczy ja nie chcę mówić, co by było, ale uważam, że ta trzech facetów z bardzo dobrym odbiorem w środku. To taktyka tak była trafna, ale my będziemy chcieli grać tak w przyszłości. To jest nasz docelowy, tylko uważam, że dalej bierzemy przykład z piłki niemieckiej, czy ta gra w tej chwili Barcelona, ta gra Bayern Monachium, ta gra reprezentacja Niemiec, czyli w sumie zadania są podobne, tylko po prostu musimy dalej się rozwijać, bo uważam, przy tej grze będziemy bardziej efektywni i do przodu, i w utrzymaniu piłki, a również jest dużo lepiej, jeżeli chodzi o defensywę, bo nie mogą przegrywać zawodnicy nam piłek między liniami. Mhm. Jeszcze chciałem też, tak, skoro jesteśmy przy taktyce, zapytać o taką rzecz. Czy wy w jakiś sposób trenowaliście wyprowadzanie piłki, jeżeli rywal ma dwóch tak płasko ustawionych napastników? Bo wam to sporo czasu zajmowało, wyjście, wyprowadzenie piłki, bo musiał najpierw Mario z Celikiem tam się naklepać i dopiero potem można było wyjść. No, bardzo wam to utrudniało budowanie jakiegoś szybkiego ataku po przyjęciu. Ja uważam, że to jest po prostu... Mamy zawodników dwóch, którzy grają w środku, czyli
na stoperach, czyli Maria i Piotrka. Akurat obydwaj, jeżeli chodzi o wyprowadzenie piłki, to nie jest ich silna strona. Czyli ja uważam, że tutaj jeszcze więcej pewności, bo ja uważam, przy dobrym rozegraniu i przyjęciu piłki, to jeden ze stoperów powinien wyprowadzeniem piłki już uwalniać się od... Jest dużo ćwiczeń, ćwiczymy to w sumie od roku, ale po prostu ja uważam, że tutaj na pewno, szczególnie w drugiej połowie to było się, można było zauważyć, że zaczęli pomału troszeczkę się chować, nie? Także ja uważam, że tu więcej odwagi, pewności siebie, ale ja myślę, że to przyjdzie z czasem i w każdym razie pracujemy nad tym elementem, żeby było lepiej.